A właśnie, mówiłem o nowych koncepcjach geopolitycznych. No i jeszcze kilka tygodni temu, kiedy się pojawiały jakieś artykuły prasowe na temat potencjalnej federacji czy Unii Polsko-Ukraińskiej, to było gorączkowo dementowane jako jakaś teoria spiskowa lub wręcz wybryk ruskich onuc, że to się wpisuje w rosyjską propagandę. A tymczasem Marek Budzisz, publicysta związany z obozem władzy, również związanym z obozem władzy, portalu w polityce.pl, popełnił tekst, w którym napisał wprost, że trzeba myśleć o jakiejś deklaracji ideowej federacyjnego państwa polsko-ukraińskiego, które mogłoby powstać za 10 lat. No, wydawałoby się jednak teraz, no, mówią o tym ludzie poważni. Czy ta wizja jest realna i jakie mogą być przede wszystkim jej skutki? Bo myślę, że większość naszych widzów jest w sobie w stanie to wyobrazić, ale może nie wszystko, bo jednak wyobraźnia ludzka jest ograniczona. Całkowicie się z tobą zgadzam, że projekt jakiejś formy Unii, Federacji czy Konfederacji pomiędzy Polską a Ukrainą rzeczywiście w ostatnim czasie zmienił swój charakter. Powiedzmy 2 miesiące temu, kiedy w ogóle w antysystemowych mediach pojawił się ten problem, no to wtedy ja powiem szczerze, podchodziłem do tego z bardzo, ale to bardzo dużym sceptycyzmem i powiem szczerze, uważałem tych, którzy tego typu teorie głosili właśnie za zwolenników tych obśmiewanych wszędzie teorii spiskowych. W pierwszy dzwoneczek, że sprawa jest nieco poważniejsza, to chyba był taki niedawny kongres samorządowców, na którym jakąś formę Unii, Federacji czy Konfederacji z Ukrainą poparli niektórzy znaczący, może nie z pierwszej ligi, ale z drugiej ligi politycy, tacy jak Jarosław Gowin czy Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Ja mówię, druga liga to jest zdecydowanie polskiej polityki. Nie wspominam o uczestniczącym w tym kongresie, jeśli mnie pamięć nie myli, Janie Marii Rokicie, który jest już byłym politykiem i w tej chwili takim, biorąc pod uwagę brodę, którą sobie zapuścił, to troszeczkę przypomina takiego polskiego Aleksandra Dugina, przynajmniej z wyglądu. Ale to oczywiście żartem. Prawdę mówiąc, ja nie potraktowałem wtedy tej imprezy zupełnie na poważnie, a jeśli już, to potraktowałem ją jako pewną propozycję pewnych środowisk, nazwijmy to umiarkowanie opozycyjnych w stosunku do rządu, czyli właśnie Jarosława Gowina i Kosiniaka-Kamysza, którzy są oczywiście w opozycji do tego rządu, ale nie w jakiejś opozycji radykalnej. Zresztą sumując te partie, to myślę, że 5% plus 0 to razem stanowiłyby to jakieś 5% ogólnego poparcia. Sytuacja rzeczywiście zaczęła się zmieniać w ostatnim czasie. Zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze głosy w tej kwestii, między innymi ten wspomniany przed chwilą przez ciebie, ale nie tylko. Również taki bym powiedział oficjalny dziennikarz obozu władzy, czyli Tomasz Sakiewicz, zaczął pisać o Unii Polsko-Ukraińskiej i również pojawiły się przede wszystkim głosy polityków. Politycy rządzący z Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński ostatnio dosyć dużo spotykali się z politykami ukraińskimi, również w Kijowie. Podpisano tam wiele różnego rodzaju umów, w tym również jedną umowę, o której powiedziano nam tylko, że podpisano, ale nie można zdradzić jej szczegółów, więc nie wiemy dokładnie, o co w tym chodzi. No i w mediach rzeczywiście zaczął pojawiać się problem jakiejś przyszłej formuły konfederacji czy federacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Myślę, że warto naszym słuchaczom najpierw uzmysłowić pewne pojęcia, które tutaj są stosowane. Dlatego, że pojęciem zdecydowanie najmniej ostrym jest Unia. Dlatego, że co to jest Unia, to tak do końca wszyscy nie wiedzą, poza tym, że dwa państwa ze sobą ściśle współpracują. Jako politolog raczej skłaniałbym się tutaj do pojęć konfederacji lub federacji. Konfederacja od federacji różni się tym, że podmioty tworzące konfederację zachowują status suwerennych państw. Jeśli konfederacja im się nie podoba, to mogą z niej wystąpić.
Federacja jest to taka struktura, z której nie da się wystąpić, dlatego że jakby no zostały, przynajmniej nie da się na drodze formalno-prawnej istniejącej wystąpić, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich procedur. Taką konfederacją w tej chwili jest Unia Europejska, ale gdyby wszedł traktat lizboński, który ostatecznie nie wszedł, nie byłoby procedury wyjścia i byśmy mieli do czynienia z federacją unijną i Wielka Brytania zgodnie z traktatem lizbońskim nie mogłaby w ogóle z Unii Europejskiej, przynajmniej zgodnie z prawem unijnym, wystąpić. Także w tej chwili no, mówi nam się tutaj o bardzo, bym powiedział, takich bardzo ogólnych założeniach. Stąd jest chyba słowo Unia używane jako politologicznie prawne, nie mające jakiegoś takiego zdefiniowanego znaczenia. To jest raz. Po drugie, kwestią drugą, która tutaj warto się ją zainteresować, jest to czas, kiedy miałaby ona powstać. Dlatego, że jedni politycy i publicyści nie wspominają kiedy. No, wspomniany przez ciebie tutaj publicysta mówił, że za 10 lat. To też jest bardzo istotne, dlatego że no, wyjątkowo uważam niefartowne byłoby wchodzenie w jakiekolwiek unię, federację czy konfederację z państwem, które aktualnie toczy wojnę. I które, powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo, jakie po tej wojnie będzie miało granice i nie wiadomo, czy samo będzie uznawało swoje granice, czy też będzie uznawało, że część jego terytoriów to są terytoria okupowane. Wchodzenie w ściślejsze związki z takim państwem jest ryzykowne, dlatego że gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z federacją, która by posiadała jednolite siły zbrojne, no to wtedy istniałby oczywiście problem ewentualnego zaangażowania polskich żołnierzy no, w odzyskanie na przykład części terytorium, które byłoby okupowane przez Rosję, gdyby się tak zdarzyło, a Ukraina by nie podpisała z Rosją traktatu pokojowego, co niewykluczone, że może tak być. Dlatego w tej chwili ja bym powiedział, że to są bardzo takie ogólne stwierdzenia i chyba trzeba je przede wszystkim konfrontować jakby po pierwsze no, z celami polskiej polityki, przynajmniej tej, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość, a również z różnego rodzaju działaniami ogólnymi na międzynarodowej scenie politycznej. To znaczy mam tutaj na myśli udział w tym projekcie polityki amerykańskiej i polityki brytyjskiej, bo pytanie jest zasadnicze, na które nie znam odpowiedzi. Czy miejscem, gdzie ten pomysł się narodził, był Kijów, Warszawa, Londyn, a może Waszyngton? No właśnie tutaj należałoby zadać pytanie, w czyim taki układ byłby interesie? Bo pierwsza myśl, jaka się narzuca, biorąc pod uwagę potencjał demograficzny, czy nawet gospodarczy, biorąc pod uwagę no, imperia finansowe oligarchów ukraińskich, to można by powiedzieć, że w interesie Ukrainy. Ale... Tradycyjnie Ukrainę do gry przeciwko Polsce wykorzystywało takie jedno państwo położone między Renem a Odrą obecnie. I dalej nawet istnieje. Mam oczywiście na miejscu Niemcy, chociaż akurat myślę, że to nie jest niemiecki pomysł. Ja powiem tak, patrząc na to z punktu widzenia geopolitycznego, zdecydowanie zainteresowana takim rozwiązaniem może być Ukraina. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina no, nie tylko się czuje, ale jest zagrożona przez Rosję. Myślę, że pierwsze kroki w lutym bieżącego roku zmierzały do szybkiego zajęcia Kijowa i stworzenia tam nowego rządu, zdecydowanie bardziej koncyliacyjnego w stosunku do Rosji, żeby nie powiedzieć wprost protektoratu. Dlatego no, Ukraina, która jakby no, obroniła się przed tym atakiem, w tej chwili szuka sojuszników politycznych, ekonomicznych, a również militarnych, które w przyszłości no, zdecydowanie wzmocniłyby jej potencjał obronny. Wejście Ukrainy w sojusz z Polską oczywiście ten potencjał by znacząco zwiększył. Armia Polska może nie jest jakaś specjalnie no, rozrośnięta militarnie i super wyposażona. Jest armią słabszą od armii Ukrainy. Ja oczywiście mówię o armii Ukrainy w momencie rozpoczęcia działań wojennych, no bo jak w tej chwili wygląda potencjał Ukrainy, to myślę, że to
To bardzo niewiele osób wie i są to w tej chwili dane mocno utajnione. W każdym razie w momencie rozpoczęcia wojny Ukraina posiadała około 250 tysięcy żołnierzy, podczas kiedy Polska posiada 144 tysiące żołnierzy, czyli armia oczywiście polska jest liczebnie słabsza. Zresztą jak patrząc na przebieg działań wojennych, odnoszę wrażenie, że armia ukraińska jest naprawdę dobrze do tej wojny przygotowana pod względem organizacyjnym, wyszkolenia, również uzbrojenia, dlatego jest to armia silniejsza od Wojska Polskiego, co nawet przyznał generał Skrzypczak, który oczywiście ma różne fantastyczne wypowiedzi, ale akurat myślę, że tutaj ma całkowitą rację. Także Ukraina z pewnością by na tym zyskała. Na wszelkiej Unii, wszelka Unia również polega na tym, że kraj zamożniejszy, no chcąc nie chcąc, musi w część swoich środków finansowych wkładać w tą Unię. No biorąc pod uwagę zamożność obydwu państw, no Polska jest państwem, mimo że nie najbogatszym, to jednak w stosunku do Ukrainy mocno zamożniejszym, dlatego oczywiście byłaby w tym związku, jak to się mówi o Unii Europejskiej, płatnikiem netto, prawda? Także Ukraina jest z pewnością tym sojuszem zainteresowana. Tym sojuszem w moim przekonaniu są przede wszystkim jednak zainteresowani Anglosasi i moim zdaniem jest to taki no spiritus movens z całego przedsięwzięcia. Z tego prostego powodu, że zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone coraz bardziej rozchodzą się ich drogi w stosunku do Unii Europejskiej zdominowanej przez Francję i Niemcy. O cóż chodzi? Mianowicie no, Francja i Niemcy zdążają w kierunku państwa federalnego, czyli federacji, z której już nie będzie można, której nie będzie można opuścić. Co więcej, to europejskie państwo federalne, i to widać jest w czasie obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jest wyjątkowo mocno niezainteresowane braniem w nim udziału. Federacja ta ma zamiar sobie spokojnie handlować z Rosją i na podstawie dzięki rosyjskim w miarę tanim i bezpiecznie dostarczanym surowcom produkować na poziomie cenowym, które pozwala gospodarkom tych krajów być konkurencyjne w gospodarce światowej. Dlatego też ani Francja, ani Niemcy nie zdążają do konfliktu z Rosją. To zresztą widać w tej chwili, ponieważ te podziały pomiędzy Anglosasami, a Francuzami i Niemcami stają się coraz mocniejsze. Mówiąc wprost, Niemcy i Francja to tylko patrzą, żeby się skończyła wojna. Będzie wtedy można już część sankcji znieść, potem się tam, prawda, pod jakimś pozorem zniesie następne, no i ostatecznie zostaną te sankcje, z których ja się zawsze tak naśmiewam, to znaczy na paliwo lotnicze dla Rosji, które wprowadziła ostatnio Unia Europejska. Jest to bardzo ciekawa sankcja, dlatego że Rosja nie importuje z zagranicy w ogóle paliwa rolniczego, więc obkładanie jej sankcją w tej dziedzinie można wykorzystać propagandowo, że się sankcją obkłada, prawda, ale nie jest obłożona de facto. Także to trochę, przepraszam, że wchodzę w słowo, to trochę tak, jakby obłożyć Saharę sankcjami na import piasku. Mniej więcej podobnie to wygląda, tak. W zamian za to, żeby liczba sankcji nie spadła liczebnie, no to zlikwidowano sankcje na buty sportowe produkowane głównie w Niemczech do Rosji, a wprowadzono właśnie sankcje na paliwo lotnicze, którego Rosja nie importuje i w związku z czym nie stanowi to dla niej żadnego problemu. W każdym razie Anglosasi, czyli Amerykanie i Brytyjczycy już się zorientowali, że Unia Europejska nie ma zamiaru twardo stawać w obronie Ukrainy. Powód zresztą dlaczego to jest pierwszy ekonomiczny, po drugie zarówno w Paryżu jak i w Berlinie uważa się, że konflikt w tej chwili światowy jest pomiędzy światem anglosaskim i Rosją i Chinami. I dlatego panuje tam przekonanie w Moskwie i w Berlinie, że właściwie Unia Europejska stanowi, czy w ogóle Europa Zachodnia i Środkowa stanowi dogodne miejsce dla konfrontacji rosyjsko-amerykańskiej czy rosyjsko-anglosaskiej, przy czym państwa europejskie w ogóle nie uważają się za stronę tej konfrontacji, w odróżnieniu od rządu naszego w Polsce, w Warszawie, w Berlinie i w Paryżu się uważa, że my jesteśmy w tym konflikcie zupełnie neutralni i mamy być tylko miejscem tego, co w języku angielskim się określa battlefield, czyli prawda, pola bitwy dla
czołgów rosyjskich i amerykańskich, więc po prostu Europa Zachodnia zupełnie nie chce w tym uczestniczyć i w żaden sposób, powiedzmy to, nie czuje się przez Rosję i armię rosyjską zagrożona. Stąd też w moim przekonaniu jest pomysł anglosaski, zarówno Anglików, którzy wyszli z Unii Europejskiej, jak i Amerykanów, którzy nigdy nie byli specjalnie od lat już dłuższego czasu przychylni projektowi Unii Europejskiej, jest pomysł stworzenia, można powiedzieć, takiej Europy BIS, prawda, w Europie Środkowo-Wschodniej. To się było takie pojęcie, prawda, Międzymorze, Intermarium i tak dalej, która funkcjonowałaby jakby przy anglosaskich gwarancjach bezpieczeństwa, stanowiłaby rezerwuar, taki można powiedzieć rynek zbytu dla produktów anglosaskich wielkich korporacji. Stamtąd prawdopodobnie czerpano by również tanich pracowników i różne tanie surowce dla przemysłu anglosaskiego. No i równocześnie stanowiłoby to dogodne dla anglosasów pole konfrontacji z Rosją i stojącą za Rosją Chinami. Pamiętajmy bowiem, że pomiędzy Rosją i Chinami, a światem anglosaskim, wszelkie konflikty militarne mają, przy całych sprzecznościach pomiędzy tymi dwoma blokami, konflikty militarne są bardzo utrudnione, dlatego że ani Chiny, ani Rosja nie posiadają na lądzie żadnej granicy z państwem anglosaskim. Zresztą trudno jest to posiadać, ponieważ państwa anglosaskie generalnie są wyspiarskie, ewentualnie jak są na kontynencie, to amerykańskie. Dlatego też właściwie wszelkie konflikty mogłyby mieć charakter wyłącznie morski i wyłącznie gospodarczy. Jedynym polem bitwy, bym powiedział, dla anglosasów możliwym z Rosją, a za pośrednictwem Rosji, jakby z tym blokiem rosyjsko-chińskim, jest właśnie Europa Środkowo-Wschodnia. No i stąd moim zdaniem powstał taki pomysł, żeby no wyodrębnić z terytoriów Unii Europejskiej, z terytoriów pomiędzy, nazwijmy to, Niemcami a Rosją, odwołując się do pojęć Romana Dmowskiego, wyodrębnić szereg krajów, bo każdy z nich poszczególny jest zbyt słaby, żeby stworzyć jakąś, no właśnie, Unię federalną czy konfederacyjną pomiędzy tymi państwami, która by stanowiła strefę wpływów anglosaskich, a równocześnie ewentualne pole konfrontacji ze światem rosyjsko-chińskim, właśnie lądowym. Także no, taki ten projekt nie jest przypadkiem, że wypłynął po raz pierwszy z Wielkiej Brytanii. Premier brytyjski Boris Johnson ten projekt wysunął. To jest oczywiste, nie mogli go wysunąć Amerykanie, dlatego że oni nie mają być elementem tej federacji. Federacja miałaby się, z tego co słyszę, czy konfederacja, Unia, nazwijmy to w ten sposób, składać z Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i krajów nadbałtyckich. No i w przyszłości po tak zwanej demokratyzacji, prawda, z Białorusi, czyli można powiedzieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, prawda, plus Wielka Brytania. I teraz najważniejsza rzecz, która stanowi moim zdaniem w tym projekcie rzecz, o której nam się tutaj ledwo co spekuluje i niewiele mówi. To znaczy pojawia się pytanie, czy ten projekt jest jakby no skierowany na osłabienie Unii Europejskiej, bo to byłoby osłabienie Unii Europejskiej. Można powiedzieć, cała Europa Środkowo-Wschodnia by odpadła od kontroli przez Paryż i Berlin. Tylko czy to jest projekt skierowany na dezintegrację Unii Europejskiej, czy też jest to projekt na stworzenie konkurencyjnej formalnie jakiejś formuły Unii dla Unii Europejskiej, czyli jakiejś tam, nie wiem, Unii, dajmy na to, nie wiem, środkowo, Europo Środkowo-Brytyjskiej, prawda? Boris Johnson mówił o tym, że miałaby być to Unia krajów w miarę konserwatywnych o wolnym rynku. Co ja powiem szczerze, akurat nie wiem, czy jeśli chodzi o ten konserwatyzm obyczajowy, to anglosascy konserwatyści jeszcze nimi są, a co do wolnego rynku, to z kolei PiS-u nie widzę zupełnie, prawda, w tym, ale powiedzmy, że taki hasło zostało rzucone. No i teraz pojawia się pytanie, czy by to oznaczało, że Polska miałaby z Unii Europejskiej wyjść. Dlaczego? Dlaczego jest to problem? Dlatego, że projekt ten oznacza integrację polsko-ukraińską. A jeśli Polska i Ukraina będą zintegrowane, to jak się to będzie miało do uczestnictwa w Polsce w Unii Europejskiej w sytuacji, w której Ukraina nie jest i, powiedzmy sobie szczerze, przez całe lata nie będzie członkiem Unii Europejskiej?
Dlatego ja trochę sobie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy na przykład Parlament Europejski, Komisję Europejską w Brukseli, które wydają jakieś, no, prawda, akty prawne, które Polska jest zmuszona implementować jako członek Unii Europejskiej, równocześnie jakaś, no właśnie, Unia polsko-ukraińsko-brytyjsko-nadbałtycka też wydaje swoje własne akty prawne, które Polska też musiałaby implementować. Łatwo się domyśleć, że dosyć szybko mogłoby się okazać, że te akty prawne są ze sobą sprzeczne. No i wszedłby ten sam problem, który teraz tam mamy z ustawą o Sądzie Najwyższym, to znaczy, że prawodawstwo polskie jest niezgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej. Dlatego tutaj moim zdaniem tutaj jeszcze nie wiemy, jak ten projekt ma wyglądać w szczegółach, ma powstać na obrzeżach, nazwijmy to, wschodnich Unii Europejskiej, pod przywództwem formalnym Wielkiej Brytanii, a faktycznym Stanów Zjednoczonych, czy też jest to projekt skierowany na rozerwanie Unii Europejskiej, na, nazwijmy to, Unię Europejską Zachodnią i, prawda, i oderwanie wszystkich tych nowo wstępujących państw członkowskich, jak się zdaje, poza Węgrami, które by nie były zupełnie zainteresowane w uczestnictwie w tym projekcie. No i należałoby tutaj w ogóle postawić takie pytanie, które pojawiło się gdzieś na czacie w trakcie jednego z naszych poprzednich programów i ono mnie dosyć zaintrygowało. Czy przypadkiem nie było tak, no bo teraz Wielka Brytania jest nadaktywna, można powiedzieć, w polityce europejskiej. Ja bym wręcz powiedział, że pełni rolę naczelnego podżegacza wojennego, gdzieś tak od początku roku. I niektórzy już tutaj snują taką teorię, że być może cała akcja z Brexitem została starannie zaplanowana właśnie dlatego, żeby Wielka Brytania mogła odzyskać swobodę ruchów i stała się takim przekaźnikiem amerykańskim w Europie. To znaczy, ja nie podzielam tej opinii. Dlaczego nie podzielam? Dlatego, że Brexit nie był zamierzony. Pamiętajmy, że premier, to jeszcze chyba był premier Cameron, z tego co pamiętam, David Cameron, ogłosił Brexit w ramach jakichś tam sporów wewnątrzrządowych jako pomysł, żeby zająć czymś opinię publiczną. W czasie kampanii referendalnej zarówno Partia Pracy, jak i Torysi, większość partii konserwatywnej, no nie mówię, że cała, ale większość partii konserwatywnej nie była wcale Brexitowi chętna. I ten Brexit tak naprawdę wyszedł jako coś takiego, co zachodnia politologia określa jako populizm, czyli bunt narodu przeciwko elitom, który zagłosował. Naród dostał Brexit po to, żeby się czymś zajął. Referendum nad Brexitem, żeby się czymś zajął. Z założeniem, że będzie, powiedzmy, nie wiem, 70 do 30 czy 60 do 40 za utrzymaniem w Unii Europejskiej. I wbrew temu, co, że tak powiem, premier Cameron i ośrodki polityczne w Wielkiej Brytanii sądziły, sytuacja potoczyła się inaczej i, można powiedzieć, naród wybrał nie tak, jak trzeba. Ale ponieważ stało się to, co się stało, to brytyjscy konserwatyści, którzy wtedy rządzili, podjęli decyzję, że uszanują wyniki Brexitu. Pamiętajcie Państwo, że to jest decyzja polityczna, dlatego że w Wielkiej Brytanii nie istnieje formalnie zasada suwerenności narodu. Suwerennym jest parlament i parlament, tak jak zresztą na przykład chcieli lejburzyści, mógł teoretycznie nie uszanować wyniku referendum, ponieważ referendum nigdy wcześniej w tradycji brytyjskiej nie było znane. Brytyjscy konserwatyści podjęli wtedy strategiczną decyzję, żeby ten Brexit zrealizować. Moim zdaniem decyzja zapadła już po Brexicie, a nie wcześniej. I w takiej sytuacji zaczęli się rozglądać za nowym układem geopolitycznym. I tak się akurat wtedy złożyło, że w Stanach Zjednoczonych prezydentem był Donald Trump, który generalnie nie lubił Unii Europejskiej. Donald Trump w kategoriach europejskich to można by powiedzieć, że jest nacjonalistą. I nie bardzo lubił takie różne twory międzynarodowe, dlatego poparł wtedy gorąco Wielką Brytanię, pamiętam jego wizytę wtedy na Wyspach Brytyjskich z zachwytem, prawda, że Brexit. Po drugie, Amerykanie w tym czasie, to się złożyło zupełnie przypadkowo w jeden czas, rozpoczęli, bym powiedział, no, serię sporów z Niemcami.
Pamiętajmy, że Donald Trump ciągle jeździł po Europie, szczególnie po Niemczech, i nauczał, że Stany Zjednoczone zbyt wiele wydają pieniędzy na zbrojenia i oczekuje, że państwa europejskie też tam będą wydawały, już nie pamiętam, był jakiś taki próg procentowy, ile dochodów PKB miały wydawać na zbrojenia. Niemcy wydawały mniej niż połowę tego i Amerykanie się wtedy strasznie zdenerwowali. Mówiąc wprost, Trump chciał, żeby oni wydawali pieniądze na zbrojenia i kupowali broń w Stanach Zjednoczonych. To o to poszło. I wtedy się pojawił pomysł, że ponieważ Niemcy nie chcą kupować broni w Stanach Zjednoczonych i napędzać koniunktury w Stanach Zjednoczonych, no to w takiej sytuacji znajdziemy sobie no, jakiegoś największego sojusznika zastępczego. I tą propozycję wtedy no, podchwycił rządzący w Polsce kręgi Prawa i Sprawiedliwości, że to my będziemy, prawda, tymi zastępczymi Niemcami, skoro Niemcy nie chcą. No i sama logika wydarzeń politycznych jakby potem poszła w tym kierunku. Dlatego, że do, bym powiedział, kreski ostatecznej na Niemczech, przynajmniej w tej chwili, doszło w momencie, w którym wybory wygrała SPD i Olaf Scholz. Doszło do wojny rosyjsko-ukraińskiej. W tym momencie Scholz powiedział, że my w ogóle Niemcy w tym nie uczestniczymy. Zauważmy, że Scholz jest mocno krytykowany przez CDU, które jednak zdecydowanie jest bardziej proamerykańskie. No, ale to spowodowało, no, że Amerykanie w tej chwili, jak się zdaje, opowiedzieli się po stronie, że tak powiem, tych sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej, stawiając jakby, no, że to ma być główny sojusznik Ameryki w regionie, skoro Niemcy zawiedli jakby w tym pokładanych w nich nadziei. Mówiąc wprost, Niemcy realizowali swoje interesy narodowe, które w moim przekonaniu głębiej realizuje SPD niż CDU. I w takiej sytuacji no, poskładały się różne elementy. To znaczy, z jednej strony rząd PiS-u, który jest skłócony z Unią Europejską i szuka alternatyw. Wojna rosyjsko-ukraińska. Akurat przypadkowo wcześniej Wielka Brytania, prawda, wyszła po Brexicie z Unii Europejskiej. No i w takiej sytuacji prezydent Joe Biden, jak się zdaje, kontynuując nieco po części politykę w tej kwestii Donalda Trumpa, postanowił poskładać te elementy i w Pentagonie, w Białym Domie czy w Departamencie Stanu, prawdopodobnie pomiędzy tymi strukturami, zapadła decyzja, że ponieważ w Unii Europejskiej posypały się pewne klocki, no to z tych klocków, które się rozsypały, należy ułożyć nieco nową konstrukcję, która będzie stanowiła, teraz nie wiemy, albo bacik na Berlin i Paryż, żeby, że tak powiem, szczególnie Berlin zmusić do ponownego stanięcia w porządku zaplanowanym przez Amerykanów, bądź też postawiono kreskę na Berlinie i postanowiono stworzyć no, nową konstrukcję opartą na trzech państwach, czyli Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Polsce. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to też jest pytanie, na ile jest to bacik na Niemców, a na ile jest to decyzja o tym, żeby zainwestować w ten sojusz, jest decyzją strategiczną, która zapadła w Waszyngtonie. My nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć i niestety odnoszę wrażenie, że w Polsce zarówno politycy, publicyści, jak i analitycy nie zadają sobie tego ważnego pytania. Bo pamiętajmy, że od początku lat 50., kiedy w Niemczech no, w Niemcy oddano pod władzę demokratycznym elitom z CDU i SPD, no to Niemcy były głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie. Dlatego, zresztą biorąc pod uwagę ich potencjał gospodarczy, polityczny, możliwości militarne, no to ja się wcale Amerykanom nie dziwię, że to był ich główny sojusznik. No i teraz jest pytanie, czy zmontowano taki zastępczego, można powiedzieć, zastępczy sojusz, montuje się właściwie w tej chwili, zastępczy sojusz w Europie Środkowo-Wschodniej, bo Niemcy odpadły, czy też montuje się go po to tylko i wyłącznie, żeby zdyscyplinować Niemcy i powiedzieć, że jak wy tu w Berlinie wrócicie na tory polityki proamerykańskiej, a więc antyrosyjskiej, no to wtedy, prawda, dostaniecie, sojusz zostanie rozmontowany i wtedy, prawda, będziecie mogli sobie budować swoją Mitteleuropę w Europie Środkowo-Wschodniej. I na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Ja bardzo żałuję, że polskie elity polityczne, analitycy, dziennikarze w ogóle się nad tym problemem nie pochylają, bo to jest pytanie, czy Stany Zjednoczone postawiły na Polskę jako sojusznika strategicznego, czy też postawiły na to, żeby go dobrze wycenić na Allegro, prawda? I potem sprzedać Niemcom wtedy, kiedy osiągnie dobrą cenę.
No, ciekawa koncepcja, ale jeszcze przejdę do jakby trochę innego aspektu, mianowicie na ile te wszystkie plany, o których mówiliśmy przez ostatnie tamte 30 minut chyba, tak, mogą korespondować z różnymi planami globalistów, którym przecież ty i twoja żona się zajmujecie ostatnio dość intensywnie, bo w zasadzie jest chyba jakiś wspólny mianownik, ponieważ te pomysły na te jakieś kolejne unie, federacje, konfederacje, to jest dalsze osłabienie roli państw narodowych, no, które w zasadzie w dużej mierze już są osłabione, te, które są w Unii Europejskiej, czyli na przykład nasze państwo, a to może być chyba taki przysłowiowy gwóźdź do trumny. Znaczy, prawda jest taka, że żadna z tych tutaj koncepcji nie opiera się na państwach narodowych. Unia Europejska się nie opiera na państwach narodowych i również ta koncepcja ukraińsko-polsko-brytyjsko-nadbałtycka nie opiera się na wizji państwa narodowego. Zadam bardzo proste pytanie zarówno tobie, jak i wszystkich państwu, którzy oglądają nas przed telewizorami. Gdyby taka Unia powstała, jaki będzie język obowiązujący pomiędzy tymi krajami członkowskimi? Dobre pytanie. Polski, ukraiński, litewski, łotewski, estoński czy angielski? No właśnie, to jest ciekawa sprawa z tym angielskim, bo nie wiem, czy on teraz nawet nie wypadł z roli języka urzędowego Unii. No nie wypadł, bo Irlandia się posługuje no angielskim. No tak, Irlandia się posługuje. Ale myślę, że ale mało brakowało. Tak, ale myślę, że w Unii Europejskiej będzie tendencja przede wszystkim do wzmagania roli języka francuskiego. Język niemiecki pewnie też by walczył o swoją pozycję, tylko Niemcy mają jedną tutaj straszną słabość. To znaczy, jak ktoś kiedyś napisał, życie ludzkie jest zbyt krótkie, żeby nauczyć się niemieckiego. I mówiąc wprost, nie jest to... Tak, nie jest to język nadający się do komunikacji ze względu nawet nie tyle na jakąś straszną gramatykę, tylko przede wszystkim język trudny ze względu na nadmiar słów i możliwość ich tworzenia, co powoduje, że no, jest to język mniej więcej oceniany, że ma dwa razy więcej słów niż języki romańskie. Co wcale nie oznacza, że Niemcy mają w nich więcej do powiedzenia, ale po prostu tak to wygląda, więc to nie ułatwia i myślę, że tutaj Francuzi poczuli wiatr w żagle, żeby przywrócić rolę języka francuskiego. Ja zresztą goszcząc w Parlamencie Europejskim, kiedyś jeszcze na zaproszenie świętej pamięci europosła Marusika, zwróciłem uwagę na to, że tam wszyscy mówią w języku francuskim i angielskim i szczególnie po angielsku posługują się nim europosłowie z Europy Środkowo-Wschodniej, ich asystenci, sekretariat i tak dalej, dlatego że ta część zachodnia zdecydowanie angielskim się posługuje mniej. No ale wtedy jeszcze Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Teraz po tym, no myślę, że francuski tam zaczyna dominować. Ale oczywiście tu się pojawia właśnie problem choćby języka pomiędzy tymi krajami, tej nazwijmy to Ukraino, Polsko, Nadbałtyko, Wielkiej Brytanii. No ja powiem szczerze, jakoś nie widzę elit ukraińskich, litewskich, łotewskich, estońskich uczących się polskiego. Nie widzę za bardzo chęci również elit polskich, litewskich, łotewskich i estońskich uczenia się ukraińskiego, a już tym bardziej nie wierzę, że któregoś z tych języków będą się uczyli Brytyjczycy. To znaczy, ja oczywiście... akurat, przepraszam, wejdę ci w słowo, nie zgodzę się, uważam, że jakby powiedzieli z pudełka z telewizorem, że macie się uczyć ukraińskiego, to by się uczyli, zresztą tutaj nawet w Łodzi uczniowie jednego z liceów, to uważanego rzekomo za elitarne, domagali się właśnie nauki ukraińskiego, że nie chcą się uczyć. Okej, to jest teraz tam taka moda, bo jest wojna, ale ta moda za rok się skończy oczywiście. I jest oczywiście problem języka. Ja myślę, że językiem takiej Unii byłby wschodni, nazwijmy ją tak roboczo, byłby język angielski, co byłoby samo w sobie specyficzne, prawda? Dlatego, że język polski, a ja odnoszę wrażenie, że w Warszawie i w ogóle w Polsce się uważa, że to polski byłby dominujący. No nie, on nie byłby dominującym, dlatego, że to byłby język polskich panów. To wspólna
bym powiedział, myślę, że zarówno Litwini, jak i Ukraińcy by nie chcieli po prostu o tym języku polskim słyszeć. To jest raz. No po drugie, oczywiście jest to koncepcja, podobnie jak i Unia Europejska, wracając do twojego pytania, sprzeczna z ideami państwa narodowego, dlatego że ja bym powiedziałbym w ten sposób. Jakakolwiek koncepcja polsko-ukraińsko-nadbałtycko-brytyjska ma to do siebie, że w kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie posiadają kapitału. Polska w tej chwili jest państwem stosunkowo mało zamożnym, powiedzmy takim średnio nisko zamożnym. I Polska jest importerem tak zwanym kapitału, to znaczy w Polsce inwestują zagraniczni przedsiębiorcy, zagraniczne firmy, banki, korporacje i tak dalej. I prawda jest taka, że ja sobie nie za bardzo wyobrażam taką sytuację, że Polska mogłaby być eksporterem kapitału i na przykład inwestować na Ukrainie. Nas po prostu na to nie stać, nie mamy tych pieniędzy. Dlatego inwestorami w tego typu strukturze unijnej oczywiście byłby głównie kapitał anglosaski. Ja myślę, że pomysł takiego przedsięwzięcia jest z entuzjazmem witany w londyńskiej City czy na Wall Street, dlatego że to, prawda, oznacza kraje zaprzyjaźnione, które szybko staną się państwami uzależnionymi. One i tak są, dlatego że to jest coś, czego się w Polsce chyba nie zauważa, że jednym ze skutków wojny na Ukrainie jest to, że Stany Zjednoczone, na ile się orientują, to właściwie Ukrainie nic nie dają, nawet jeśli chodzi o uzbrojenie. Wszystko jest pożyczane, znaczy wszystko jest sprzedawane Ukrainie, ponieważ państwo to nie posiada środków płatniczych, no bo jest po prostu ubogie, a biorąc pod uwagę toczącą się tam wojnę i szacunki, które mówią, że w tym roku PKB Ukrainy spadnie o jakieś 45 do 50%, no to tak naprawdę Amerykanie w tej chwili pożyczają wszystko i dają, dają Ukrainie na kredyt. To oznacza, że po zakończonej wojnie Ukraina będzie nieprawdopodobnie zadłużona w amerykańskich bankach i również bezpośrednio w amerykańskim rządzie. I będzie musiała za to oczywiście płacić różnego rodzaju koncesjami na wydobycie bogactw, prywatyzacją resztek jeszcze niesprywatyzowanego swojego przemysłu, gospodarki i tak dalej. Także myślę, że taki projekt oczywiście oznacza no, ekonomiczną kolonizację Europy Środkowo-Wschodniej. My się jako Polacy możemy zastanawiać no, na przykład na ile kolonizacja przez kapitał amerykański jest lepsza, gorsza, równie zła, tu możemy dyskutować, niż kolonizacja przez kapitał niemiecki. W przypadku Ukrainy to oczywiście nie ma wątpliwości, że tutaj ten napływ kapitału anglosaskiego, anglosaskich korporacji będzie olbrzymi, dlatego że jest to kraj bardzo mocno niedofinansowany, niedoinwestowany, no i w tej chwili no, w wyniku wojny państwo, które w sposób nieunikniony musi bardzo zbiednieć. Dlatego myślę, że to jest również no, przedsięwzięcie gospodarcze. No a tam, gdzie jest wielki kapitał anglosaski, wielkie korporacje anglosaskie, tam oczywiście nie ma państwa narodowego. Tam będzie głoszona jakaś forma, no właśnie, jak ja to nazywam, małej globalizacji. Ja powiem, co to jest mała globalizacja. To znaczy, zawsze twierdziłem, że istnieją jakby dwa modele globalizacji. To znaczy globalizacja ogólnoświatowa z kapitałem anglosaskim, który miał kontrolować cały świat. I drugi pomysł to jest taki, kiedy jeśli by się zdarzyło, że to nie wypali, no to pojawi się takie pojęcie, które w niemieckiej geopolityce określono mianem wielkich przestrzeni gospodarczych. To znaczy, będzie Unia Europejska jako jedna wielka przestrzeń gospodarcza i na przykład kapitał amerykański sobie znajdzie swoje przestrzenie gospodarcze do, kto woli nazwę, inwestowania lub eksploatacji. Obydwie nazwy są dobre, zależy od której strony się patrzy. I myślę, że w takiej sytuacji Europa, ta cała środkowo-wschodnia, stałaby się naturalnym terenem inwestycji łamane na eksploatacji amerykańskiego kapitału. To oczywiście powoduje uzależnienie polityczne. Można się spodziewać wtedy CIA wpływającego, prawda, na to, kto będzie ministrem finansów i tak dalej. Także to jest oczywiście jeden z projektów globalizacyjnych. W sytuacji, w której w wyniku wojny na Ukrainie
Ukrainie załamuje się wielka globalizacja i wizja zjednoczenia całego świata pod mniej czy bardziej nieformalnym amerykańskim przywództwem. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych zdano sobie sprawę, że to jest fakt. No i w takiej sytuacji no, kapitał amerykański, inwestorzy amerykańscy szukają nowych, pewnych, że tak powiem, miejsc, gdzie można by inwestować. No i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania jako poważne państwa, mocarstwa, no, czują się zobowiązane, żeby swojemu kapitałowi znaleźć bezpieczne miejsce do inwestowania. I no, to jest, myślę, właśnie ten region świata, który został wybrany.